Dziś chcę Wam przedstawić ideę pagraftingu. Pagrafting, najprościej mówiąc, to taki rodzaj turystyki, w którym poruszamy się nie tylko pieszo czy na rowerze, ale dodatkowo wykorzystujemy bardzo lekki, dmuchany ponton. Taki ponton możemy przytroczyć do praktycznie każdego plecaka i poruszać się z nim nawet w trudnym terenie. My teraz wskakujemy na rzekę, a wieczorem, jak dopłyniemy już do naszego obozu, pokażę Wam dokładnie, jak taki ponton wygląda. Dopłynęliśmy na miejsce biwaku, zaraz będziemy zakładać obóz, ale teraz chciałbym Wam trochę więcej powiedzieć o tych pontonach. Najważniejszą cechą tych pontonów jest to, że są bardzo lekkie. Dzięki temu faktycznie możemy zabrać je bez problemu ze sobą do plecaka, a gdy przyjdzie pokonać jakąś przeszkodę terenową albo po prostu przenieść ponton przez miejsce, którego nie da się spłynąć, to nie ma z tym żadnego problemu. Pontony są wykonane z bardzo wytrzymałego materiału, a fakt, że pompujemy je tak naprawdę siłą naszych płuc, sprawia, że w takim pontonie nigdy nie będzie bardzo wysokiego ciśnienia. I dlatego taki ponton jest trudno uszkodzić, trudno przebić. Przy kontakcie z przeszkodą ten materiał się podda, ugnie i po prostu nie dojdzie do przebicia. Każdy ponton jest wyposażony w takie demontowalne siedzisko dmuchane, przez to pozycja w pontonie jest bardzo komfortowa. Mamy tutaj też takie uchwyty na pasy, które mogą stabilizować nasze nogi w czasie pływania. Każdy ponton jest też wyposażony w 4 punkty tutaj takie montażowe, które pozwalają zabezpieczyć bagaż w trakcie przewożenia. Śmiało możemy tutaj zapakować rozłożony rower, duży plecak i możemy naprawdę podróżować w fajnym stylu. Tutaj widzicie wersję z pokładem. W tej wersji w zestawie jest też fartuch, także można tym spływać w dużo trudniejsze rzeki i będziemy tutaj zabezpieczeni. Ponton generalnie produkowany jest w 3 kolorach, tak jak widzieliście w trakcie naszego spływu, żółty, zielony i w kamuflażu. Także każdy, myślę, że może tutaj sobie opcję jakąś wybrać. Nasze pontony teraz będą się chwilę suszyć, my założymy obóz i zobaczymy, w jakich nietypowych sytuacjach możemy jeszcze takiego pontonu użyć. Nasz szybki obóz na dzisiejszą noc jest już gotowy. A tutaj, jak widzicie, trochę nietypowe zastosowanie dla tego pontonu, ale zapewniam Was, że to będzie całkiem wygodne łóżko na dzisiejszą noc. Witam Was następnego dnia. Przed nami szybkie śniadanie, pakowanie obozu i ruszamy dalej na rzekę. Mam nadzieję, że chociaż trochę zachęciłem Was do tego, abyście przyjrzeli się bliżej idei pagraftingu. Jest to naprawdę ciekawy sposób na podróżowanie i na urozmaicenie naszych dotychczasowych wędrówek. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.